Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpi, witam was w kolejnym odcinku z FIFA 14 Ultimate Team. Wybaczcie, że po godzinie 21 nagrywam tą FIFA, ale no nie było mnie przy kompie za bardzo cały dzień i pół dnia, więc no niestety, rzepkę trzeba było skrobać. Przenośni mówię, żeby nie było, żeby to dosłownie było, ale no nieważne, nagram tą ligówkę Argentyną oczywiście tym razem, już nie Chelsea, bo wczoraj to był taki specjalny odcinek, gdzie miałem wam pokazać, jak się spisuje Diego Costa w informie, który był z poprzedniej drużyny tygodnia, a w nowej drużynie jest Lewandowski, Miller z Bayernu i Di Maria z Manchester United. Okej, i teraz tak, zaczynamy ligówkę, no. Zagrałem sobie tam jednego mecza ze znajomym, żeby się rozgrzać. Piękna kółeczka Fernando Torresem i gotowy do zwarcia. 9 punktów mamy przewidywaną, czyli jest zagrożenie dla nas, ale jak dzisiaj to wygramy, to myślę, że nie powinno być większych problemów. Mają kondychę? Mają. Możemy jechać z tymi dziadami. A tam Diego Costa trzymam na rezerwie, ale tak dla fanu. Żeby nie było, że go tam kiedyś wykorzystam. Nie. Jak Argentyną mam grać, to Argentyną. Bez wyjątku. Dobra, co to? O, Polonia Kalisz. No to gram z Polakiem. Jak nic. No co, przeciwnik opuścił mecz. Zobaczył koszulki z Manchesteru City i powiedział: typowy Polaczek, a se opuszczę mecz. I jebany cieć. Nie lubię takich ludzi. Jeszcze Polaków w zupełności to już w ogóle. O, znowu Polonia Kalisz. Siema, siema Poloczku. Kartofli nie obierałeś? No, nie obrał, to poszedł teraz. No szybciej, jak mi znowu da tego kartoflanego noba, to wyłączę tą filmę zaraz. Ole, ole. Zmienię tą muzyczkę. O. O, FC Kozły, no kolejne, FC Majtki. Kurde, kolejny Poloczek. Co to, same Polaki teraz grają? Już nie przeginajcie, ja wezmę z tego. No zakładaj koszulkę, gimbusie. No kurde, matka cię nie nauczyła, jak zakładać koszulkę do szkoły? Kurde, no co, chyba se żartujesz, nie będziemy grać tymi samymi koszulkami z Barcelony. Chyba cię pokręciło, Poloczku. O, FC Majtki. Co tam, kurde, kapitan Hack i Jack Sparrow? O, Van Persie, Rooney, BPL normalnie, dobra. Tak się chcesz bawić. Dobra, Majtku. Zdechniesz marnie. Dosyć dzisiaj Aguero zagra w koszuleczkach Manchesteru City. No ruszyłbyś to dupsko. I co, już wykopuje tą piłkę? No debil. Nawet w pierwszej minuty nie ma, on mi wyjebał na moją linię bramkową. Debil. Jeżeli to jest typowy gimbus, to ja to wygrywam. I 3 punkty dzisiaj zgarniam. Di Maria, podanie do Kuna Aguero. I ładnie tutaj okiwał i brutalnie mu strzelę. Coś ty zrobił? No nie wierzę. Jakim cudem tego Aguero mógł nie wycelować? No przedryblował 3 i nie trafił. No debil. Dobra, jeszcze damy mu szansę. Bo to jest dopiero 3 minuta meczu, więc nie wyzywajmy go tak bardzo. Jak w 90 minie strzeli i będziemy przegrywać, tylko wtedy będę wyzywał. No gimbusie, szybciej, chyba że będziesz awczył. To dzięki za wygraną. O, koleś awczy, okej, świetnie. No to wygrywam mecz, praktycznie wygrywam mecz. Podaj to do Aguero. I Aguero. I debil spudłował. Jezu, gram AFK z AFKem i jeszcze to spudłować. Boże, nie wierzę. Nie wierzę. Chyba się zaraz napiję. Koleś i tak awczy. Gram z gimbusem. W sumie nic specjalnego. Sorry. Ale jak tak przez cały mecz to będzie wyglądało, to ja nawet tego nie wrzucam, bo to nie ma sensu. Bo lepiej się odbywa mecz, kiedy gram z kimś, kto jest obecny, ale jak go nie ma,
Dobra, Palacio mu zabrał piłkę. I Aguero, teraz strzelisz, teraz strzelisz. Nie wierzę, że Czech na bocie obronił to. Dobra, no to może Di Maria. Nie, jeszcze raz, dośrodkowanie. I Aguero znowu spudłował, nie wierzę. On chyba dzisiaj śpi. Na lodzie. No weź to, Awku, przewiń. Nie, zaraz przestanę to nagrywać. Jak do pierwszej połowy koleś nie, czy jak do drugiej połowy koleś nie wróci, to ja tego dalej nie nagrywam i następny meczek później nagram, no. No nie wierzę. Czyżby po 21 same gimbusy gramy w FIFA? Really? Które grają po to, żeby być AFK? O, zrobił pauzę, czyli się obudził Majtek. Dobra, chyba poszedł zmienić majtki, bo matka kazała. Pewnie z 3 miesiące chodził w jednych majtkach. To stwierdziła matka. Synalku, zmienisz w końcu te galoty, bo cię kurwa rozpierdolę na impocie. Dobra, no i synek powiedział, no dobra, no zmienię w końcu te gacie, bo mnie zamordujesz, ojca mi wezmiesz i poszczujesz mnie kutasem, no. Ale dobra, taki mniejszy szczegół. Szybciej tą pauzę przewijaj, bo cię chcę ograć. O, dobra, Gimba jeszcze specjalnie mi pauzuje, żeby grać na czas. Debil. No kurde, do psychiatryka wysłać go pocztowym priorytetowym. O Boże, Boże, Boże. Gorszego zła mi się nie mogło trafić dzisiaj. No szybciej, no chyba, że chcesz tam dać Messiego w totsie, to jesteś koks, ale nie umiesz nim grać w tym rzecz. Co spamicie na TS-ie, kurde. Szybciej, no kolego, nie, no nie mam całego wieczora, no. Kurde, teraz po całym zmęczonym dniu przychodzę, żeby sobie FIFA zagrać. O, dobra, koleś zaczął grać, czyli nie będzie już tak źle. Mają piłkę na połowie rywala, czy to wykorzystają? Dobra, odbiło mi się trochę. Dobra, centra, aby tego nie zdało. Zajebiście, normalnie Di Maria, dam ci Oscara za tego strzała. No, 6 strzałów i nic nie trafiłem, no super. Ekstra. Ale Aguero! Deklu, mogłeś już to strzelić. Naprawdę. Mogłeś już to strzelić. Ale ten gibus trochę zaczął mnie irytować. Pod względem takim, że awczył przez 10 minut meczowych i robił pauzy. I debil to jeszcze teraz wykopał na linię autu. No kurde, tam chyba matka go smyra po stópkach, że nie może się skupić na grze. Dobra, Valerii. Nie obchodzi mnie to, jak zrobisz. Pięknie, dośrodkowanie. I no, Lavezzi. Szkoda. Patrz, kolejną pauzę robi. To już jest twoja ostatnia pauza. Ty wiesz, że masz tylko 3 pauzy, Deklu. Hahaha, wyszedł! 3 punkty, dziękuję. Chyba 3 punkty, nie wiem. 3 punkty? Oh yeah, 3 punkty. Nie, nic mi nie dało. No, patrzcie ich. Super. No, zajebiście. Super. Grałem z gimbą. Grałem z totalną gimbą. No ale kondycji mnie muszę dawać przynajmniej, bo się nie zmęczyli tak bardzo. Dobra. Może ten będzie przynajmniej normalny. Uuu, jakie zgranie, człowieku. O Boże, jakie tu brązy i srebrniaki. No takim składem to mnie w życiu nie pojedziesz. Już go zjechałem. Nawet boostów nie dawałem temu Aguero. Może będzie strzelał teraz te bramki. Jak to zdobyli jeden punkt? Aha, a to w sumie był remis, to dostałem jeden punkt. To w sumie nawet i dobrze. Ja go tu jadę. Na główkach cię zjadę, koksie. Jezu! I spudłował jeszcze na pustą bramkę Aguero, no ty Deklu! Nie wierzę, aby strzelił z voleja po raz drugi w moim składzie. Nic. O Jezu, jak to się wyciepało. Wykop to. Ale Ansaldi, śmieciu. Nie, nie pozwól mu strzelić, za baleta.
I ta Di Maria biegnie, nawet nie baw się w kiwki, tylko biegnie do środku. I on tam ma wolnych piłkarzy, to Di Maria w życiu nie dogonią. No, teraz Lavezzi z takiego kopniaka, ale mu nic nie wyszło. Więc no niestety, Valeri podanie do... No faul i czerwona! Czerwona! No, dziękuję! Wol mi stąd! Odkurzacz! Do łapy i matce sprzątać! Jak mi mógł tak Palacio sfaulować? Noż dekiel jeden! Kurde! Aguero tu ma być, a nie jest żaden Zabaleta. Dobra. Jeb. No nic. O, ten też pauzuje. Może rage quit, co? Może rage quit jak poprzednik i będę miał kolejnego punkta, no. Może jednak, a może jednak. Czekaj, może poszedł ten babcie zbić. Nie wiem, no. Dzisiaj Gimba chce mnie wkurzyć. I powoli im się to udaje. Dobra, Aguero! Aguero! No nie pchaj mi Aguero, no ty cioto, kurde. Na brązach mnie nie zjedziesz. I kurde, myślałem, że samobuja strzeli. Przez chwilę tak myślałem. Co? Będziesz mnie na driblingach jechał. Nie zjedziesz mnie, nie takim składem w życiu. Nie. To jest nierealne. Dobrze. On mógł faulować, dostał czerwoną, to ja też mogę faulować. Żaden problem. Ale patrz, ten dekiel mi brutalnie fauluje. Jak mi Palacio sfaulował na czerwoną kartkę. O, i teraz główeczka. Nic. No kurde. Grajcie coś. Argentyna. Jesteście podobno elitą. Znaczy z Messim jest elitą, no. A, zmianę robił. O, Puyola wpuścił. Ta, tego co u Mazura ma fryzurę. No, myśli, że coś mu to zadziała. Ale Demichelis. Sorry. Demichelis. Nie tam wyjebujesz tą piłkę, tylko do moich piłkarzy. Czaisz? Teraz Di Maria. No i debil stracił piłkę. Nie wiem, jak on to zrobił. Dobra, Samuel wywalczył piłkę, ale ją stracił. Teraz Valeri stracił piłkę. Nie wiem, oni dzisiaj chyba naprawdę śpią. Aguero podaj do Di Maria. A, dlatego wpuścił Puyola, żeby kurde mi zabierał piłki. Sprytnie. No i Aguero znowu spudłował. Boże, cieciu ty. Jezu. Drugi czy trzeci raz. O, dobra, dzięki za piłkę. I jeszcze w poprzeczkę przywalił. Ej, ten Aguero dzisiaj naprawdę nie gra. No ja nie mogę. No nie wierzę. W poprzeczkę. Co za dekiel. I znowu 6 strzałów i nic nie trafiłem. No patrzcie mnie. Ej nie. No strzelaj to Gimbo. Znaczy wykopuj. Dobra, dzięki za piłkę. Mój ty bohaterze. I teraz Aguero. Teraz musi... No kurde Puyol. Czyli zrobił dobrze, że wpuścił Puyola. A dla mnie to jest źle, bo on teraz będzie wszystko mi bronił. I to mi się nie podoba. Lavezzi nie trać tej piłki, no. Dobrze? Dobry wślizg, ale piłka niestety stracona. No kurde, Argentyno, no zjedziecie go, na pewno, no. Takim składem mnie nie może zjechać. Co ograł? Spalony. Takie ogranie zrobił. Kurde, koszulki z bananów zrobione ma. No dobra, przebijaj to. Nie będę twojej telenoweli oglądał, pod tytułem jak spalić. Dobra. No, czemu tej piłki? Ej, co wy robicie? Dwie osoby i nie umiecie piłki skontrolować. Dobra, podanie do Dima. Aha. Okej. Okay. To było dziwne, ale piłka i tak nasza. Dobra, biegnie ktoś tam. Dziękuję. No patrzcie, teraz... O, Valeri jak się ładnie przepchnął. I teraz musi Aguero strzelić. Debil. Czemu go tam nie było? I teraz Ansaldi. No i debil. Stoca, Valeri nie trafił z główki. No idiota. Kolejny idiota. Aguero na pierwszym miejscu, bo nie trafił. Jeszcze poprzeczkę trafił. Śmieć. No nie, ten podał do wroga. No genialnie, genialnie, łap to. Dobrze, Willy.
Wyciep to. Nie no, może nie będzie tak źle, może to wygramy. No zajebisty się, jesteś Di Maria. A ja 300 przycisków naraz nacisnąłem, to spokojnie. O, o, dobre podanie. Bezbłędne. I Lavezzi przywalił z finezyjnego. 35 minuta, pierwszy jego gol w reprezentacji Argentyny. Ładnie. Takie na chillauciku skupienie. Finezyjny, no nie ma co, bo to widać. Czuć tą finezją. Dobrze, ale Lavezzi, no, dobrze. O, 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 że nie możemy mu dać teraz remisu, bo to będzie śmieszne. Ale Di Maria! Co znowu z tą piłką robisz? Kurde, uszy elfa i ryj, uszatka zębatka. Ale zabralibyście mu tą piłkę, co? Dobrze, Zabaleta, odepchnął go. I spalony. Aguero musiał tam stać. Oczywiście, no. Norma. O, 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 no i czemu ta piłka nie dotarła w 100% do mnie, tylko tak przez chwilę. O, no kurde. Jakiś Zenek ma. No i znowu Aguero na spalonym. Co ty dzisiaj, Aguero, odwalasz? Trafiasz mi w poprzeczki, robisz mi spalone. Co jeszcze? Dobra, Lavezzi. O, jakie ładne podanie. I ciepni. No, faul. Ale oczywiście sędzia śpi. Oczywiście sędzia śpi. Dobra. Mascherano. Mascherano strzeli? Nie strzeli. Dobra, Di Maria. Mascherano. I teraz Mascherano nie trafił. Boże, cztery akcje i nic. Boże. Co ta Argentyna dzisiaj odwala? Tyle akcji. No już jest chyba z 10 strzałów w ciągu tej połowy. I tylko jedna trafiona. Czajcie? No i tam pewnie sędzia przerwie mecz. Lub nie. No i idiota w tot się podał przeciwnikowi. Genialnie. Wyciep to Ansaldi. Ładnie. Taki kopniak to i Chuck Norris by potrafił. Zabierz mu tą piłkę. Kurwa, zabierzcie mu tą piłkę, bo to będzie chciał się zemścić. Zwalaj, haha, piłkę stracił i ja dostaję żółtą, nie? Dokładnie. Zabaleta, a, no to w sumie to jest śmieć. On ma prawo dostać kartkę. Dobra, wyciep to gdzieś Caballero. O, najlepiej tam. Ale nie podawać do wroga, Demichelis. I ta Di Maria. Ta ma taką obronę, że mnie jest ciężko się przedostać. Dlatego muszę teraz grać na markowanie piłki. Nie dostaniesz się. Wyciep to ładnie. Dobrze. No i na razie 1-0. Jak się wynik będzie utrzymywał, 3 punkty. A on gra w 10 w sumie. No to ja mu się nie dziwię, że mnie sfaulował na początku meczu. No bo to był debil, no. Co ja mu poradzę? Zabalety nie zmienię, bo nie mam nikogo innego na prawą obronę. Z Argentyny, takiego dobrego, to musi ją pozostać na piesie, chyba że ten ciulaty ciul robi zmianę. No szybciej tam, bo się nie będę upominał. Dobra, zaczął grać. No i coś debilowi nie wyszło. Początek drugiej połowy. Dobra, trzeba się skupić. Pełne skupienie i pewne 3 punkty. O, 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 dobra obrona. I Zabaleta ładnie z główeczki. Di Maria. I kolejna czerwona. Czerwona. Dlaczego żółta? Przecież to był taki faul, że to się liczyło na czerwoną. No patrzcie, tak mi Aguero sfaulować, a on zaraz będzie miał kontuzję. Wspaniało myślę, to są kurwa twoje kozaki na nogach. Dobra, Schmeissel, jakiś debil. Dobra, bezpłędne podanie. I Lavezzi dośrodkuje. Jeb, i Aguero musi teraz. No, Di Maria, ale to było za lekko. Nie, to było stanowczo za lekko. Aha, myślę, że jak mnie. O kurde, i tu już Zabaleta powinien dostać czerwoną, ale miał fuksa, bo sędzia zaspał tą akcję, a Valeri debil chyba zaraz pójdzie na zmianę, bo mnie już wkurzać zaczyna. Wszystkie akcje mi zepsuł do tej pory. I co, może jeszcze jego piłka, co? Dobra.
Szaleńczy atakuje obrońca. Dobra, walczysz. I co ci to pomogło? No, umiejętnie przejął teraz obrońca. Aha, no i fajnie, fajnie. Przeciwnicy przejęli. Dobrze. Aguero. I ta Aguero walczy o to, żeby podać piłkę do Lavezziego. Do Palacio podał. Też dobrze. Teraz do środku. O, jak Di Maria zrobił szczupaka, ale nie trafił niestety. Znaczy, bramkarz obronił, ale szczupak ładny ze strony. W sumie na towarzyskim meczu Argentyna-Niemcy też zrobił szczupaka i z główki przyrąbał. To jest jego typowy styl grania. Dobra, Aguero podał do Lavezziego. On się oczywiście przepchnie, bo to jest właśnie Lavezzi. Teraz do środku i ładnie. I znowu Di Maria spudłował. Kurde, zaraz mi łeb rozboli. Tyle akcji niewykorzystanych, a przecież już go mogłem jechać dawno. Ale nic, no to jest właśnie Argentyna moja, kochana. No i Aguero traci piłkę. Świetnie. Ciekawe, jakim cudem tą piłkę sobie... A, ja wiem, co on teraz robi z tą piłką. Tylko ja już nie pamiętam, jak on to robi. O kurde. Żeby mnie tylko nie zabolało, jak on strzeli. Dobra, i teraz Aguero biegnie sam. I to musi być już 100% kówka. O, przedrybluj! Przelobował pięknie Aguero i 2 do jaja. Pięknie! Obudził się. Tylko trochę za późno, szczerze mówiąc. Ale w ostatniej chwili przelobowałem gościa. Pięknie! Profesjonalnie. Myślałem, że to nie przejdzie, ale w ostatniej chwili. Trzeci mój lob ogólnie w tej serii i pierwszy lob w reprezentacji Argentyny. No i coś mu piłeczka nie doszła. Współczuję mu. Chyba ten dziadek musi mu wysłać list polecony, żeby na boosta plus 10, bo go nie było stać. To już nawet od dziadków musiał wyłudzać. Taki wstyd. No nie dobiegniesz tej piłki, co ty, człowieku. Spokojne wyjście i pewna interwencja bramkarza. Ale nie w tym świecie. Ten mecz, muszą przestać podawać piłkę do bramkarza. No nie wygrają tego już. Nie ma co. 3 punkty moje. Dobra, do środku. Jebut. O, byłoby. Ale Zabaleta nie umie dośrodkowywać w tym rzecz. Dobre. Teraz no i faulowany byłem. Człowieku, nie fauluj mnie tak, bo dostaniesz czerwoną kolejną w pysk. A tego byś chyba nie chciał, nie? Dobra, coś go zaczęło lagować. Chyba się zaczyna denerwować, to musi mi dosować koniecznie. O, szykuje teraz dośrodkowanie. Albo chce finezyjnego strzelić. I mi strzelił. Chinolem. No Chinolem mi strzelił gola. Jebany śmieć. Nie doremisuje on. No jak on, no chyba, że tak będzie ciągle grał. Nie mogę mu piłki dawać. O, ładnie, Lavezzi. Zaraz zrobił mu takie tiki-taki. No i ja pierdolę, Aguero. No, kurde. Lavezzi ci takie dośrodkowanie zrobił, że ty to powinieneś tak wykorzystać. A ty tak. Nie, no super. Ekstra. To Aguero musiał na farcie strzelić mi gola. Bo inaczej, no... Dobra, Di Maria, w tobie nadzieja. Chociaż ty też dzisiaj lamisz. Znakomicie ze skrzydła. Łówkuje na bramkę. O, Lavezzi chciał kolejnego gola. Dobra, i Aguero. Jak on zbudował? Ej, nie, daj mi tą piłkę i muszę tego śmiecia wywalić. To już jest, kurde, chore. Ile razy ty możesz pudłować? Nie mogę piłki teraz wziąć przez tego idiota. Jeszcze on doremisuje. Ile ja tu mam strzałów? 20 strzałów i 9 tylko celnych. On ma jeden strzał i jeden celny. Skandal. Nie, ja tu robię zmiany i to chyba za dwie zrobię. Zabaleta no nie zejdzie, ale Valeri nie, tu nie ma o czym rozmawiać, ty musisz zejść, chociaż mam... Dobra, Campagnaro wejdzie za ciebie. Chociaż nie, ty jesteś w pomocy. Kurwa, no musisz zostać, no przykro mi. Chuj, dobra, Higuain wejdzie. Zagra pierwszego
Pierwszy raz u mnie. Aha, a ten co odwalił? I dlaczego robisz pauzę? Kto ci pozwolił? Muszę się napić. Masz mi się gorąco z tego wszystkiego. 20 strzałów, rozumiecie? I tylko 9 celnych i 2 gole. O, o, zaczął grać. Chuj. Kurde, zakręć tą butelkę, zakręć! Cholera, już, już, już! Moja piłka. Won mi stąd. Moja? Dobra, zmianę robi. Pewnie będzie jego. Co on tam zmienił? Snyder i Hernandez. Dobra, czaję bazę. Niecelnie, niedokładnie i będzie out dla rywali. Valeri, bo cię skwikseluje. Kto ci się zarąbany cienia się. Oj, 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 nie może mi strzelić znowu. No i znowu mi strzelił! Doremisował! Jaki cieć tym sinolem mi doremisował! Kurde, nie, teraz czy mi rzucę! Nie, nie, że... Ja po prostu nie mogę w to uwierzyć. Jeszcze jak ja to przegram, to normalnie... No ma dwa celne strzały. I trafił jeszcze. A ja mam 20 i tylko dwa gole. Ja pierdolę, co ta Argentyna dzisiaj odwala? Dobra, Higuain. Wpuściłem cię. No nie, zajebiście, już stracił piłkę. Super, nawet nie zdążyłem go pochwalić, dokończyć zdania. Już stracił, dobra, Di Maria. Do środku już to. No, Higuain to już chciał, a Aguero to się opieprza. Strzelił se na fuksie gola. Przewin to. Kurde, będzie jeden punkt, nie wierzę. Debil. No debil z tego Totsa. Czemu tego nie doświadkował? No i 5 minut. Jak on teraz to wygra, to... to koniec. To mamy przewalone. W najbliższej lidze. Dobra. No, tu wyminął, ale gówno z tego wyszło. I to będzie tak grał, że mnie zniszczy. Niestety, stracił piłkę. No nie, je podał do tego, któremu zabrał piłkę. No, geniusz. Dobra, podanie takie śmakie, ale Lavezzi. Lavezzi! Kurde, dobra. Jebaj. Aha. No i patrz, co mi zrobił. Ty, za baleta strzelał. Dobry. Dobra, ciszej. Teraz muszę to strzelić. To jest kulmina i... No i Samuel Deklu. No nie wierzę, 20 ponad strzałów. On to deremisował. No co jeszcze? Co jeszcze? No brakuje jeszcze tylko tego, żeby wygrał. Dobra, Di Maria. Dośrodkuj to. Nie obchodzi mnie to, jak to zrobisz. Dobrze dograł. I teraz to wygrywam. Jest Higuain! I wiedziałem, że nie zrobię błędu wpuszczając Higuaina. Pięknie z voleya przywalił. I wygrywam ten mecz. I kij ci w dupsko. Pięknie. To były nożyce tak naprawdę. To nie był volej, a nożyce. No i ładnie. Kurde, Aguero musi iść na odpoczynek, bo widać, że on lami. Nie strzelisz mi, nie ma szans. Debil. Wygrałem. Dziękuję. Półmetek sezonu. No, półmetek. Chyba imprezy. Myślę, że tak, wyszli z piłkarskich kaloszy, zaczęli naprawdę grać. Dobra, Di Maria 9,5 oceny, ładnie. A Higuain nie dostał oceny, to jest najśmieszniejszy. Strzelił gola, ale oceny nie dostał. A Caballero dzisiaj rozczarowałem się na tobie. 5 i 6. No, wstyd. Lavezzi nie najgorzej. Aguero miał 7,6. Ciekawe za co? Może za jednego gola na farcie? A Higuain strzelił w 90 minucie jeszcze z pięknych nożyc i nie dostał oceny. Niesprawiedliwe, ale prawdziwe. Ale są 3 punkty, nie mam się co denerwować. Unikamy linii spadkowej. I powiem wam, że mamy szansę na awans. Czuję to. 5 meczy. Teraz nie mogę ich wszystkich tak przegrywać na okrągło. Więc muszę teraz się przygotowywać coraz bardziej do tych meczy. No i dobra, ja wam dziękuję za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo! Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpi. Witam was w kolejnym odcinku z Opening Packów.
Stoka razy 2. Hardcore pack. Otwieramy bez zbędnego gadania. Diego Costa trafił mi się, to czekam na Dina Talkę, a potem mogę już tylko czekać na pana Zlatana Ibrahimowicza. Nie wiem, jakie drugie imię ma, ale chuj z tym. O! Sanki z Holandii. Aha, okej. Na transferową. Asa Smoła też na transferową. Dziki Walker. Czekaj, a Walker przypadkiem nie był w Chelsea? Dobra, w dupie z nim. Angola na Quicksela. Kurwa, zapierdalaj. Bony Q. Też Quicksell. Kurde, Fernando Torres, AC Milano. No, idziesz na sprzedaż. Ja cię tutaj nie będę trzymał. Ben Arfa. Co za gnój. Quicksell. O! Czekaj, a Kagawa. Od kiedy Kagawa jest w Borussii? What? Aha, czyli przeszedł do Borussii. Okej, okay. Czyli bierzemy cię. Aha, i tu są już klony. Klozet, Pizdara. O, Martins mi się trafił zwykły. Nie wiem na kij. Klikacz. Śpiewający. Paletka. Abate, ten co ma gnoje i szmatę. Siri Dziu. Spoli. Piszczący. Merdens, taki śmieszny trochę z Belgii. Mathieu, takie francuskie ciasteczko. No i znowu na nie, ile razy już mi się Nunana trafiła, no, z Portugalii. Brzydki Fellaini, Marin, Florencji i Jose Reina. Duplikaty na Quicksela. Poszła. Trochę otwierałem. Zobaczymy, co teraz mi się trafi. Stoka, ostatnia paczka. Koko. O, exp mi podrósł. Może znowu Diego Costa, albo chociaż Di Maria. Boże, Di Maria. Znowu Śliski mi się trafił. No co jest? Nie chcę Śliskiego już z Holandii. Landro. Lichtsteiner. A, pójdziesz na. Schneidera też wystawię. Furfen. Diego Lopez też z AC Milanu. Na Quicksela. Montero. No nic ciekawego, no. 200k w plecy, szczerze mówiąc. 200k w plecy. O, Honda mi się trafiła. To może później transferowo mi go opylę. O, i Hernandez z Realu Madryt. Też go spróbuję sprzedać, bo już jedną sztukę posiadam. Znowu Siridżu. No się trochę po... O, Valdez, ten co mi puszczał w szóstej lidze za pierwszym razem. Gerej. O, Gerej się może przydać. Okej, okay. No bo do Argentyny, a ja mam, gram teraz obecnie Argentyną. Dobra, Dziuba z Rosji. Aha, Moses. No Quicksell wszystko, co ja mogę powiedzieć. Dzięki wielkie za obejrzenie krótkiego opening packa Stoka razy 2. Trzymajcie się, na razie, do następnych opening packów i czekam na jutrzejszą drużynę tygodnia. Jeżeli będzie zajebiście zapowiadająco się, to będę te paczki otwierał do zbolałej śmierci. Trzymajcie się, na razie, yo!